Nagrywanie zaczęte. Witam Was serdecznie. Ja się nazywam Marek Nawa. Chciałem Was zaprosić na kolejną edycję programu Hack Your Career. Program już ma parę lat. Wystartowaliśmy w 2016 roku, więc trochę historii za nami. W materiałach, do których linki dostajecie na czacie, zobaczycie też nagrania z poprzednich zajęć, więc zachęcam, skopiujcie je sobie i korzystajcie z nich. Dzisiaj Janek i Michał opowiedzą o naszym programie stażowym, który w czasie wakacji będzie możliwość popracowania w SAP-ie, zobaczenia, jak się pracuje w dużej międzynarodowej firmie, więc myślę, że temat bardzo interesujący, widzę sporo Was przyszło, więc bardzo, bardzo się cieszymy. Ja zajmę Wam chwileczkę tylko, bo chciałbym powiedzieć parę słów o firmie, bo jak się okazało, gdy byliśmy na stoiskach i opowiadaliśmy Wam o firmie SAP. Nie jest to marka tak bardzo rozpoznawana, jakbyśmy się tego spodziewali. Jest to duża korporacja, 100 tysięcy osób zatrudnionych na całym świecie, więc wydawałoby się, że marka taka dosyć znana, natomiast SAP produkuje oprogramowanie klasy Enterprise i to powoduje, że my jesteśmy trochę schowani za takimi dużymi brandami, dużymi markami, które znacie. Też, żeby Wam trochę dać wyobrażenia, jak duża jest skala biznesu firmy SAP, 70% wszystkich transakcji finansowych na świecie przechodzi przez systemy SAP. SAP dostarcza systemów do zarządzania przedsiębiorstwami, dużymi przedsiębiorstwami, takimi jak szpitale, huty, inne korporacje, banki, więc tam w wielu, wielu miejscach w momencie, gdy zaczniecie pracę zawodową, zaczniecie się integrować z oprogramowaniem zewnętrznym, zobaczycie też, w jakie systemy w takich firmach działają, często natkniecie się na oprogramowanie firmy SAP. W Gliwicach mamy szczęście mieć jedno z 21 centrów rozwoju oprogramowania SAP. Biuro jak na warunki SAP-a dosyć kameralne, 350 pracowników, natomiast większość z nas to inżynierowie oprogramowania, więc możecie tutaj faktycznie liczyć na kontakt z technologią, kontakt z ekspertami. Co nas wyróżnia na rynku, to fakt, że jesteśmy firmą produktową, projekty są raczej skoncentrowane wokół naszych produktów i dzięki temu macie też możliwość, wiążąc swoją przyszłość zawodową z SAP-em, macie możliwość popróbowania różnych typów pracy jako informatyk, czy to w dziale supportu, w dziale wdrożeń, czy w dziale produkcji oprogramowania, które jest skoncentrowane na budowaniu samego produktu. Więc duże możliwości rozwojowe, duża różnorodność tych typów pracy. W samych Gliwicach specjalizujemy się w e-commerce, czyli w szeroko pojętym prezentowaniu, zarządzaniu produktami naszych klientów, zaczynając od stanów magazynowych, poprzez przewidywanie, jakie produkty klienci będą chcieli od nas kupować. Ale z naszą specjalizacją to specjalizujemy się również w cloudzie. Taka duża firma też oferuje platformy, na których kolejne firmy budują swoje rozwiązania i w Gliwicach ten cloud jest bardzo mocno rozwinięty. Mamy jeden z większych produktów w Polsce open source'owych dostarczających rozwiązań cloudowych. Z samych technologii króluje Java, Go, ale też frontendy robione w Angularze, no i generalnie cloud native technologies. Wiem, że dużo z tych tematów może być dla Was nowych, nie obawiajcie się tego, jesteśmy też dobrze przygotowani do, aby pomóc Wam w nauce tych technologii i oferujemy szeroki wachlarz kursów, oferujemy też dostęp do platform edukacyjnych, no i eksperci. W tak dużej firmie macie naprawdę łatwy i dobry dostęp do ludzi z dużym doświadczeniem, którzy chętnie się nim dzielą. To myślę, że tyle o firmie. Ja jeszcze zanim przekażę głos Jankowi i Michałowi, chciałem Was bardzo gorąco zaprosić na kolejne zajęcia, które będą się też odbywały w ramach programu Hack Your Career. Jak wiecie, program jest skierowany
do studentów, ale nie tylko do studentów, także do tych z Was, którzy chcieliby się, szukają jakiejś inspiracji, chcieliby wiedzieć, czego biznes w danym momencie potrzebuje, jakie technologie są w tej chwili na topie. My się chętnie tą wiedzą dzielimy, zawsze na wykładach możecie liczyć na przykłady działających aplikacji, więc dużo, dużo takiej praktycznej wiedzy. Jak popatrzycie przed nami jeszcze poza dzisiejszym wykładem, 26 kwietnia Wojtek Wrzalik będzie opowiadał o platformie Kubernetes. Wielu z Was pewnie słyszało, duże rozwiązanie Google'a w tej chwili to jest standard produkcyjny w dużych rozwiązaniach cloudowych. O Speed Interview będzie jeszcze mówił Janek z Michałem, więc tu się nie zagłębiam. I zapraszam Was też 1 czerwca w Dzień Dziecka na opowiadanie o tym, kim jest Scrum Master, jak ta rola wygląda w praktyce, jak w praktyce działają zespoły scrumowe. Mamy dwóch doświadczonych Scrum Masterów, którzy chętnie się podzielą tą wiedzą. I będziecie też mieli okazję zobaczyć jak to działa, nie tylko w teorii, ale właśnie w takim mocno praktyczne spojrzenie. I tutaj chciałem zaznaczyć wykłady, które widzicie po prawej stronie, czyli te 26 kwietnia i 1 czerwca. One się odbędą u nas w biurze. I chciałbym Was serdecznie zaprosić, bo po covidowej przerwie ponownie do nas, do biura, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda biuro, jak się u nas pracuje. Myślę, że warto. Biuro jest w Gliwicach, zaraz obok Urzędu Miasta, więc to nie jest spora wycieczka. Dobrze, to tyle z mojej strony. Michał, Janek, przekazuję pałeczkę do Was. Dzięki, Marku, za to wprowadzenie. Dobrze, to może byśmy się teraz przedstawili. Ja zacznę od przedstawienia Janka. Janek jest product ownerem w Kimie. Ma on 5-letnie doświadczenie w IT. I co myślę, że jest bardzo ciekawe w kontekście naszego dzisiejszego wykładu, że miał okazję być uczestnikiem, właśnie stażystą z jednej z poprzednich edycji, a obecnie jest jednym z organizatorów naszego stażu wakacyjnego TeamHack. No i poza pracą Janek lubi planszówki, karcianki. Poza tym potrafi tworzyć muzykę przy pomocy syntezatorów i niecodziennych sprzętów grających. A będę miał przyjemność prezentować z Michałem, z którym pracuję na co dzień w zespole. Od 9 lat Michał siedzi w branży w IT. Większość tego czasu spędził jako Scrum Master i to jest chyba jego rola konik, a poza pracą uwielbia pokonywać ogromne dystanse na nóżkach, biegając i po górach, i po płaskim. Też jest fanem planszówek, także tutaj mamy wspólną płaszczyznę. No i jeżeli czegoś potrzebujecie od Michała, to kapibary działają na niego jak kryptonit, także to jest dobry punkt startowy, żeby cokolwiek od Michała uzyskać. Tak, potwierdzam. Okej, teraz taka malutka agenda, co nas dzisiaj czeka. Zaczniemy od takiego zarysowania, czym jest TeamHack, czym jest ten nasz program stażowy. Następnie Janek właśnie opowie, jak to wygląda od kuchni oczami uczestnika. Po tym zdradzimy Wam troszkę tajników organizacyjnych. Wspomniemy o tym, co, kiedy będzie się wydarzało w kontekście właśnie stażu naszego. Wspomnimy też między innymi o wymaganiach, jakie mamy wobec stażystów. Następnie króciutko przybliżymy Wam, co się działo takiego ciekawego w poprzednich edycjach. No i na koniec zrobimy małe podsumowanie i konkurs kahutowy. Zdradzę może nagrodę, że będzie ona taka dosyć symboliczna, ale myślę, że kogoś może ucieszyć. Mianowicie ktoś będzie mógł liczyć na wybór jako pierwszy terminu rekrutacyjnego, także dostanie po prostu opcję takiego zaproszenia na faktyczną rozmowę rekrutacyjną. Bonusowych więcej punktów nie będzie, także i tak należy przygotować CV i inne rzeczy, o których jeszcze będziemy wspominać, no ale przynajmniej ten termin będzie jak najbardziej dogodny. Także zachęcam gorąco do uważnego słuchania. Jeszcze jedna taka uwaga, gdybyście mieli jakieś pytania,
wrzucajcie je na czacie. Będziemy starali się albo do nich odwoływać na bieżąco w trakcie wykładu, a jeśli coś pominiemy, to jeszcze na końcu postaramy się do tych rzeczy wrócić. Ewentualnie, jeśli preferujecie, to też na koniec będzie możliwość po prostu takiego ustnego zapytania, jeśli coś Was jeszcze ciekawi. No i dobrze. No to czym jest ten TeamHack? TeamHack jest 3-miesięcznym programem stażowym w naszym gliwickim biurze. Jego takim założeniem jest umożliwienie Wam tak naprawdę fajnego rozwoju i wejścia w świat IT. I teraz realizujemy to bardzo mocno przy pomocy różnych innych właśnie specjalistów, jakich mamy w dziale. I tutaj nie mam dokładnej takiej statystyki, ale tak na jednego stażystę przypada kilka osób, które w trakcie stażu w jakiejś formie pomaga w różnych rolach. Deweloperów, menadżerów, scrum masterów, product ownerów. Macie naprawdę sporo osób, które w różnych momentach doskakuje, żeby właśnie podzielić się wiedzą czy pomóc różnymi problemami. Jest kolejną taką rzeczą, którą myślę, że warto by było podkreślić, jest to, że w ramach stażu bardzo staramy się, żeby jakby to, nad czym będziecie pracować, miało faktycznie jakieś zastosowanie, przyniosło jakąś wartość, żeby to nie była tylko praca jakaś taka do szuflady, tylko żeby faktycznie coś fajnego z tego wyszło. I stawiamy mocno na Was i na Waszą samoorganizację. My jesteśmy do Waszej pomocy, zdefiniujemy pewien problem do rozwiązania, pewne zadanie główne, natomiast to jak do tego zadania podejdziecie, będzie tak naprawdę w dużej mierze jakby Waszą odpowiedzialnością, więc jest spora okazja, żeby właśnie sporo się nauczyć i tak wspólnie, że tak powiem, rozwiązać ten challenge, jaki będziemy mieli przed Wami. Teraz krótka historia. O, tutaj niepotrzebnie wrzucaliśmy małe przejścia. Nie będę omawiał teraz wszystkich edycji, chciałem tylko zarysować, że jakby ten nasz TeamHack ma już historię od 2017 roku, gdzie mieliśmy jedną przerwę na pandemię. Niestety w 2020 się nie odbyło, ale tak poza tym to mamy za sobą już 4 edycje i w tym roku będzie realizowana 5. I teraz oddaję głos Jankowi do przedstawienia właśnie, jak to wyglądało oczami uczestnika. To trochę czasu minęło, ale pewne rzeczy się nie zmieniły, także może z perspektywy jeszcze tych 5 lat, które już minęły, część z tych rzeczy może się przydać, może się okazać aktualna i możecie być zaciekawieni tym, jak to wyglądało 5 lat temu, ale wygląda też w sumie teraz, bo niektóre elementy poprawiliśmy, a niektóre zostały. Właśnie jednym z tych elementów, które poprawiliśmy, jest proces rekrutacyjny. Moja cała rekrutacja zaczęła się w dosyć taki zaskakujący sposób, niespodziewany przynajmniej dla mnie. A oczywiście poza standardowym procesem złożenia CV, wypełnienia formularza aplikacyjnego, spotkał mnie chyba jakieś kilka dni po właśnie wysłaniu papierów telefon z Pragi. W zasadzie z czeskiego numeru otrzymałem połączenie w trakcie zajęć uczelnianych. To był czwartek koło godziny 11:00, także uciekałem z zajęć, żeby go odebrać i w sumie cieszę się, że decyzję podjąłem, bo okazało się, że biuro SAP, takie jest właśnie ukierunkowane na HR, jest właśnie zlokalizowane w Pradze i dlatego też ten telefon z Pragi był wykonywany. Okazało się, że miła pani po prostu dzwoniła, żeby umówić ze mną rozmowę. I tutaj pojawiły się kolejne schody, bo rozmowa była umówiona w poniedziałek i była ona umówiona na 8:00 rano. Także lepszego terminu na rozmowę rekrutacyjną nie można było znaleźć. Jeszcze do tego wszystkiego pani poinformowała mnie, że będę miał rozmowę z 2 doświadczonymi pracownikami, którzy już długi czas w firmie pracują i mają idealną wiedzę, żeby ze mną porozmawiać. Także to jest chyba takie bardzo idealne podsumowanie tego, jak to wszystko wygląda, jak ja się w tym wszystkim czułem. Ale jak się okazało, na następnym slajdzie mam trochę podsumowanie tego, jak to rzeczywiście wyglądało, bo wyobrażenia były zupełnie inne.
i Salka Mordor, w której miał umówioną rekrutację, wcale okazała się nie być, nie przypominać tego Mordoru z Władcy Pierścieni, który przychodzi na myśl od razu po usłyszeniu tego słowa, o tym troszeczkę później. A sama rozmowa rekrutacyjna też, na ile to możliwe, była w miarę, że tak powiem, przyjemnym doświadczeniem. Oczywiście był uwzględniony w tym wszystkim stres, ale zespół rekrutacyjny był bardzo sympatyczny. Także moi przyszli współpracownicy zadbali o to, żebym czuł się dobrze, żebym zaproponowali mi wodę, herbatę, kawę, cokolwiek potrzebował. Rozmowa też się kręciła wokół projektów, także w jakimś tam przypływie świadomości w pewnym momencie do CV dokleiłem link do mojego GitHuba i tak z perspektywy czasu patrząc na to, to była bardzo dobra decyzja, bo dała ona punkt zaczepienia dla tej rozmowy. Także całość toczyła się w gruncie rzeczy wokół projektów, z którymi byłem dobrze zaznajomiony, które sam stworzyłem i które w jakiś sposób też pokazały rzeczy, których może nie do końca dopilnowałem na rozmowie, że było to takie naprawdę bardzo dobre poglądowe doświadczenie dla rekrutujących, które też bardzo mi ułatwiło cały ten proces rozmowy. No i oczywiście ten też konieczny punkt, kawałek rozmowy po angielsku. Tutaj się przekonałem, że jeżeli ktoś myśli, że wpisywanie zainteresowań w CV to jest ten punkt, na który nikt nie patrzy, to tutaj się okazało, że jednak patrzy. I a tak jak się przekonałem, to właśnie jeden z rekrutujących też był zainteresowany żeglarstwem, także tutaj mieliśmy też krótką pogawędkę o jachtach po angielsku, także to też jest też był fajny element, w którym zarówno ja, jak i rekrutujący czuliśmy się dobrze i mogliśmy o tym pogadać. Niedługo po rekrutacji, chyba tydzień później, otrzymałem feedback i to taki bardzo konstruktywny, zarówno pozytywne cechy, znaczy pozytywne aspekty tej rozmowy, jak i rzeczy, które mogłem poprawić. No i materiały, żeby się przygotować na staż, bo oczywiście no, została mi zaproponowana praca w firmie, staż. Także w efekcie ja sam się bardziej stresowałem tą rozmową i jakieś tam moje spinanie się było kompletnie niepotrzebne, bo to doświadczenie było naprawdę na tyle przyjemne, na ile mogło być. Właśnie nie uwzględniając tego stresu, bo widać to bardzo fajne podejście, w którym rekrutujący starają się jak najbardziej ułatwić to spotkanie też osobie, która aplikuje. No a później już kwestie wejścia do firmy. Także jakbyś, Michał, przerzucił slajd, super. Onboarding, tutaj kilka szkoleń, w zasadzie były dwa dni szkoleń i zapoznawanie się z pracą w ogóle w dużej firmie. Także to głównie było BHP, IT, rzeczy związane z HR-em, z biurem. No i to też był moment, w którym dostaliśmy sprzęt. Tutaj byliśmy też dosyć mocno zdziwieni, bo nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy stosunkowo nowe maczki, które absolutnie przerastały nasze najśmielsze oczekiwania w stosunku do tego, na czym będziemy w trakcie tego stażu pracować. A lunch z mentorami to też był taki element tych pierwszych dni. On był też trochę połączony z prowadzeniem do projektu, ale też właśnie w takiej bardzo luźnej atmosferze mieliśmy okazję poznać ludzi, z którymi później mieliśmy współpracować, no i poznać już też takie wstępne informacje o tym, co będziemy dokładnie realizować w trakcie naszego stażu. No i oczywiście rzecz niezbędna, czyli szkolenia techniczne. To był naprawdę dosyć duży stack technologiczny wszystkich rzeczy, których my potrzebowaliśmy, żeby ten projekt dowieść. No, różnie to bywa. Na uczelni większości tych rzeczy nie poznaliśmy na tyle wystarczająco, żeby móc w nich pracować. Także też ten pierwszy okres, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie były dosyć intensywne, jeżeli chodzi o właśnie nabywanie wiedzy w różnych technologiach. Na początku to było Arduino Node, potem w miarę tego, jak zmieniały się projekty stażowe, też doszedł Docker, Go, Kubernetes, także tutaj też jest ogrom technicznej wiedzy, którą przyswoiliśmy na samym początku. A sama praca też okazała się być bardzo dostosowana pod nas jako pod stażystów.
zostały nam przedstawione wymagania biznesowe, tutaj w wersji takiej mało technicznej, czyli sam koncept na to, co nasz projekt miał robić. W skrócie był to taki koszyk sklepowy w wersji IoT, a on służył do zakupów wielkogabarytowych. W skrócie dostawało się urządzenie, za pomocą którego można było skanować etykiety i później przy wyjściu ze sklepu otrzymywało się kod QR, który po zeskanowaniu przekierował właśnie na stronę z koszykiem, w którym były zeskanowane produkty. Czyli takie przeniesienie tego właśnie zwykłego koszyka sklepowego do sfery IoT. Następnie planning. Tutaj ogólnie bardzo nasi mentorzy przedstawili nam ich pomysł na to, jak moglibyśmy zrealizować ten plan. Tutaj się zawiązała oczywiście dyskusja i my po jakimś czasie ustaliliśmy już takie trzy główne kamienie milowe, które mieliśmy dostarczyć i rozbiliśmy całą tą pracę jakby na cały okres trwania stażu, który potem realizowaliśmy właśnie w sprintach, czyli w takich dwutygodniowych odcinkach czasowych, dostarczając coraz to więcej i więcej tych elementów tego całego projektu. No i w trakcie tego całego stażu integrowaliśmy się z różnymi produktami firmy SAP, także to też nie było tak, że byliśmy tymi studentami, którzy siedzą na boku i coś tam sobie dłubią, tylko cały czas byliśmy dosyć w mocnym kontakcie zarówno z naszymi mentorami, jak i z zespołami, które zajmują się już tworzenie takich biznesowych rozwiązań, bo z nich też korzystaliśmy. No i sam koniec to była prezentacja wyników. To było dwufazowo. Tutaj mniej więcej jak to wyglądało. Pierwsza rzecz to był właśnie lunch talk, czyli taki rodzaj spotkania, którym całe biuro właśnie przy lunchu, z reguły przy pizzy, porusza jakiś temat. No i my właśnie mieliśmy prezentację naszego produktu tam z demem na żywo, z opisem takich już dosyć technicznych aspektów tego, jak to realizowaliśmy. No i jeszcze oczywiście przekazanie projektu do Warszawy, czyli do tego biura, w którym docelowo on się mógł znaleźć. I jeżeli chodzi o taką organizację pracy, to była ona bardzo mocno ukierunkowana na potrzeby studentów. Pracowaliśmy w bardzo elastycznych godzinach, także nigdy nie było problemu z wcześniejszym wyjściem w jakiś dzień albo z wzięciem jakiegoś wolnego dnia, jeżeli była taka potrzeba, czy to uczelniana, czy pozauczelniana. Współpracowaliśmy z zespołami produktowymi, tak jak mówiłem, i byliśmy traktowani na równi z innymi pracownikami. Także też nie był staż w stylu zapasz kawę, tylko rzeczywiście byliśmy na równi traktowani nawet z naszymi mentorami. Też było takie właśnie bardzo, bardzo fajne podejście, takie podejście bardzo mocno fair w stosunku do studenta. Czasem na uczelni mam wrażenie, że też jest taka hierarchia się robi. Tutaj trafiliśmy zupełnie do innego świata i to też było bardzo, bardzo zaskakujące i bardzo fajne. No i mogliśmy czerpać korzyści z pracy w nowym biurze, także wszelkiego rodzaju tarasy, piłkarzyki, stoły, kawa, wszelkiego rodzaju wydarzenia. To wszystko też uwzględniało nas i mogliśmy z tego jak najbardziej korzystać. Jeżeli chodzi o wynik końcowy, no nie było to najpiękniejsze rozwiązanie, które zostało zrealizowane w historii IT. Może troszeczkę brakowało, ale ta minimalna wartość została dostarczona. Było tam stosunkowo mało bugów, było to w miarę stabilne. Także spełniliśmy wszystkie wymagania biznesowe i przekazaliśmy projekt w gruncie rzeczy wersji działającej, która jeszcze potem przez inny zespół została lekko upiększona, właśnie ubrana w już taki bardzo profesjonalny, taką bardzo profesjonalną otoczkę, jeżeli chodzi o prezentację tego całego rozwiązania, ale o tym też później. OK. I tutaj przekazuję pałeczkę z powrotem Michałowi, który opowie wam trochę o tym, jak to wygląda zza kulis organizacji TeamHacku, zarówno w trakcie stażu, jak i może trochę przed nim i nawet po nim. Dzięki, Janku. No więc dobrze, kwestia tego, co, gdzie i kiedy. No to tak, zaczniemy od ważnego, myślę, że najważniejszego elementu, mianowicie rekrutacja już wystartowała.
Dzielę się z Wami ponownie teraz paroma linkami na czacie. Pierwszy z nich właśnie prowadzi do miejsca, gdzie możecie aplikować. Dzisiaj mamy 12, więc jesteśmy na wykładzie właśnie dotyczącym stażu. I teraz następny punkt. Za niewiele ponad 2 tygodnie, 28 kwietnia. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że jeśli ktokolwiek wczoraj się usłyszał o dacie 26, to została ona dzisiaj przeniesiona o 2 dni, więc jest to 28 czwartek zamiast wtorku. I o 16 będziemy robić takie wydarzenie zwane Speed Interview. I teraz tutaj nazwa mogłaby sugerować, że będzie to wpływać na wyniki rekrutacji czy coś w tym stylu. No, także ona jest taka troszeczkę przekorna. To wydarzenie jest po prostu dla Was, stricte dla Was, żebyście mogli poćwiczyć swoje umiejętności rekrutacyjne, co mamy szczerą nadzieję, że przełoży się na to, że wypadniecie lepiej na takiej rozmowie już prawdziwej. Także na tym wydarzeniu nie dostaniecie żadnych minusowych, że tak powiem, punktów, czy dodatnich punktów, niezależnie jak źle bądź dobrze wyście wypadli, a robimy je, ponieważ tak jakby historycznie nieraz widzieliśmy, że po prostu na rozmowach rekrutacyjnych zżerał Was stres. I teraz przyjście na takie dodatkowe wydarzenie, spróbowanie wzięcia udziału w rekrutacji może Wam po prostu już pomóc poćwiczyć tak zwany właśnie mięsień rekrutacyjny i wypaść lepiej. Także myślę, że warto sobie tą datę zapamiętać. Następna data to jest 9 maj. I 9 maj jest ostatnim momentem, do którego możecie składać te jakby swoje CV, czyli aplikować przez ten pierwszy link, o którym wspomniałem. I tutaj chciałbym Was też gorąco zachęcić, żeby nie czekać na ostatni moment, tylko robić to sukcesywnie wcześniej, dzięki czemu my tak naprawdę będziemy w stanie, że tak powiem, szybciej przejrzeć wszystkie Wasze aplikacje i szybciej się z Wami skontaktować i umówić tak zwanych szczęśliwców na te właściwe rozmowy, które z kolei odbędą się 16 i 17 maja. I teraz dajemy sobie termin do 31 maja na ostateczny termin, w którym otrzymacie informacje zwrotne o wyniku rekrutacji. Natomiast zazwyczaj większość z Was już kilka dni po rozmowach rekrutacyjnych dowie się o wyniku. I tu bym może jeszcze dodał, że jeśli już będziecie brali udział w rozmowie rekrutacyjnym, to my mamy jakby taką misję przed sobą, że staramy się, żeby to była dla Was wartość dodana i nawet jak się nie znajdziecie w gronie tych kilku szczęśliwców, którzy zostaną zaproszeni na staż, to i tak staramy się w gronie osób rekrutujących zebrać dla Was pewien zestaw informacji zwrotnych, które mogą Wam pomóc jakby w dalszych, czy to innych rozmowach, czy ponownym aplikowaniu do nas gdziekolwiek indziej, żebyście wiedzieli po prostu, nad czym możecie popracować, żeby lepiej wypaść. No i dobrze, i teraz przechodząc dalej, kwestia wymagań. Jednym takim wymaganiem z naszej strony jest to, że musicie być studentami. Tutaj kwestia wieku aż tak nie jest istotna, kwestia waszego doświadczenia też nie jest istotna. To nie musi być wasza pierwsza praca. Zdarzały się sytuacje, że ludzie rezygnowali ze swoich obecnych prac, żeby dostać się do nas na staż. Natomiast musicie być dalej studentem. Janek już o tym wspomniał, ale ja to jeszcze chciałbym raz podkreślić, że link do GitHuba jest bardzo mile widziany. To naprawdę pomaga i nam jako osobom rekrutującym i tak naprawdę Wam, bo rozmawiamy na tematy, na których się znacie, nie strzelimy jakimś totalnym pytaniem, nie wiadomo jakim, które może Wam jakoś zaszkodzić. Kolejny punkt dotyczy tego, że oczekujemy, że będziecie dobrze czuć się pracując z innymi. Czasami słyszało się o takim stwierdzeniu, że nie po to szło się na Politechnikę, żeby rozmawiać z ludźmi. Także to nie jest trafione. Te rozmowy są konieczne, kontakt z innymi jest konieczny, żeby efektywnie pracować i to jest po prostu jeden z punktów, który jest dla nas również istotny. Kolejny punkt jest czymś, czego nie mieliśmy w zeszłym roku, mianowicie oczekujemy, że pojawicie się w biurze przynajmniej raz na 2 tygodnie. Ten punkt wynika bezpośrednio z informacji zwrotnej z naszego poprzedniego Team Hacka, gdzie dowiedzieliśmy się, że znaczy zespół i tak się pojawiał od czasu do czasu w biurze i te spotkania i wspólna praca przynosiła im na tyle dużą wartość, że postanowiliśmy jeszcze to dorzucić jako taki wymóg, żebyście też mieli
okazję jakby tego to spróbować, to przetestować. I tu tam dodam, że to nie jest jedyny moment, gdzie możecie być w biurze. Jeśli będziecie chcieli, to możecie pracować z biura chociażby codziennie. Jak najbardziej jest na was ono dostępne i też z zespołem możecie się częściej spotykać. To jest po prostu takie minimum. Kolejnym punktem jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Także nie oczekujemy, że będziecie znali idealnie gramatykę, mieli idealny akcent, tylko musicie się po prostu dogadać. Na co dzień współpracujemy z innymi biurami, na przykład przede wszystkim z biurem w Monachium, gdzie jakby komunikujemy się na co dzień właśnie w języku angielskim, więc z tego warto zapamiętać, że należy umieć się po angielsku po prostu dogadać z drugą stroną. No i taki punkt ostatni, który może być dla niektórych zaskakujący. Nie mamy oczekiwania, że będziecie super technicznymi wymiataczami, natomiast musicie znać przynajmniej w jakimś podstawowym stopniu jeden ze współczesnych języków programowania. I tutaj może dodam, że większość powiedzmy ostatnich wakacyjnych stażów była na przykład zorientowana wokół języku Go, który tak naprawdę jest dosyć rzadki, żeby go znać jakby w naszym rejonie. Więc my nie oczekujemy od was, że będziecie znać język programowania, w którym będziecie pracować. To jest w naszej kwestii, żeby was jakby tego potem wszystkiego, czego potrzebujecie, nauczyć. Natomiast oczekujemy, że potraficie myśleć przynajmniej w jakimś języku. No i z tego byłoby tyle. Przechodząc dalej, taka krótka anegdotka o tym mordorze, o którym Janek już wspomniał. Także on nie wygląda tak strasznie. Jak widzicie na zdjęciu, jest to całkiem przyjemna salka konferencyjna. Także jeszcze taka luźna myśl, że generalnie na każdym piętrze mamy właśnie jakieś takie salki konferencyjne nazywane w innej konwencji. Właśnie pierwsze piętro, na którym w trójkę z Markiem i z Jankiem pracujemy, właśnie jest w konwencji Władcy Pierścieni. Także tego typu salki tam mamy. I teraz chciałbym wystrzelić taką malutką ankietę na Zoomie, żeby poznać wasze preferencje i jak tylko wypełnicie tą ankietę, to już zdradzę, o co chodzi z tym miejscem pytaniem. Jest ona anonimowa, nie przejmujcie się tym. Bardziej chodzi o to, żebyśmy poznali, co preferujecie. Teraz pytanie brzmi następująco. Czy wolelibyście być rekrutowanymi zdalnie, czy też twarzą w twarz w naszym biurze? Okay. Widzę, że już 40%, 60% z was odpowiedziało, także dam wam jeszcze kilka sekund na odpowiedź. Następnie zamknę ankietę i już wyjaśnię, co mamy w tym punkcie na myśli. Okay. Ostatnie 3 sekundy, 2 sekundy, 1. Dzięki za aktywność. 87% z was odpowiedziało. No i tak, 66% z was preferuje rekrutację face-to-face, 34% z was preferuje rekrutację online. I teraz z naszej strony mamy taką sugestię, że generalnie głęboko wierzymy, że lepiej się poznamy nawzajem, jeśli spotkamy się na żywo. Będziemy lepiej w stanie się nawzajem ocenić i w cudzysłowie poczuć. Więc gorąca zachęta, że jeśli będziemy was zapraszać na rozmowy, żeby skorzystać właśnie z tej opcji. Natomiast jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie może, jest to niemożliwe, czy ma mocną preferencję na przykład w tym terminie, czy coś, żeby się nie pojawić, będzie też opcja rekrutacji na Zoomie. Okej, okay, także cieszę się, że tak nam się to rozkłada. Przestaję tą część udostępniać i polecę jeszcze dalej. No i przejdziemy teraz do wyników i pokażemy wam właśnie, jak to wyglądało w poprzednich latach. Okej, okay. To co tutaj widzicie, to jest właśnie showcase Infinite Karta, czyli tego koszyka sklepowego, o którym wspominałem. I na zdjęciu też widać etykiety. Do koszyka sklepowego ciężko byłoby wsadzić krzesło, czy sofę, czy w niektórych innych wydaniach wannę albo prysznic. Także do tego ten produkt służył, żeby móc zeskanować i zabrać, że tak powiem, taki koszyk w formie QR-kodu do domu. To zdjęcie zostało wykonane w Warszawie, w biurze SAP i wydaje mi się, że do dzisiaj tak to wygląda, ten showcase jest dostępny i on właśnie pokazuje, że
pokazuje możliwości tego produktu. Także jeżeli mielibyście okazję w biurze warszawskim przebywać, to moglibyście podejść, sprawdzić namacalnie, jak to dokładnie działa. Następny zespół TeamHacka zajmował się czymś takim. Także tu widzicie coś, co nazywało się Bullseye. Jest to wersja robocza, natomiast już funkcjonalna. Ostatecznie wyglądało to tak. Kiedy zostało już sproduktyzowane, to jest to generalnie taka inteligentna półka. Działa to w ten sposób, że na podstawie ankiety, którą wypełnialiście, podświetlane zostawały produkty, które idealnie spisywały wasze oczekiwania. Także w tym wypadku dotyczy to po prostu wycieczek, więc na podstawie krótkiego kwestionariusza mogliście się dowiedzieć, gdzie idealnie byście się bawili, wypoczęli, w jakim miejscu. Oryginalna wersja była bardziej alkoholowa, dotyczyła piwa i wina, natomiast na wycieczki częściej ktoś jeździ. Jeśli chodzi o kwestie technologii, to pod spodem był Golang, Docker, Kubernetes razem z Kymą, C++, React i nasza platforma commerce'owa. A to jest zespół, który równolegle współpracował z Magikarpiami, czyli zespół Walenie. Oni pracowali nad stworzeniem takiego dosyć dużego systemu monitorowania ruchu w rozbudowanym systemie, takim rozproszonym. Także te duże kropki, które widzicie, te węzły, one pokazują różnego rodzaju serwisy, które miały za zadanie określanie preferencji klienta, który robi zakupy w internecie. No i te nitki, te połączenia z kropkami pomiędzy tymi węzłami obrazują ruch, który się odbywał pomiędzy jednym serwisem a drugim. Niestety nie mamy nagrania, ale to wszystko właśnie latało i widać było dokładnie w czasie rzeczywistym, jak to wygląda, i można też było zobaczyć problemy. Także te trójkąciki z wykrzyknikami pokazywały, że gdzieś tam na jakimś połączeniu mogą się pojawiać jakieś problemy związane z łącznością czy z przesyłem danych. Także też dawało bardzo, bardzo fajny wgląd w stan systemu w takim czasie rzeczywistym. No i Flying Seals, zespół, który w 2019 roku odbywał u nas staż, zajmował się rozszerzeniem naszego cloudowego produktu, czyli Kimy, i na zasadzie na zadanie stworzyć takie dwie wtyczki, które pozwalały łatwo zintegrować Kimę właśnie z GitHubem i ze Slackiem. Tutaj historia do tego była stworzona też taka, że w momencie, w którym dodany został komentarz do pull requesta czy do issue w GitHubie, ten komentarz był przesyłany właśnie w cloudzie azurowym, był analizowany przez modele uczenia maszynowego pod względem wydźwięku tego komentarza czy jego zawartości. I jeżeli okazywało się, że coś z tym komentarzem jest nie tak, że jest mocno negatywne albo zawiera wulgaryzmy, to właśnie wysyłane było powiadomienie na Slacka do administratora, że może warto by się było temu komentarzowi przyjrzeć. Następnie po krótkiej przerwie w 2021 roku dołączyły do nas shopy, które za zadanie miały pokazać możliwości Kymy, z jakich narzędzi ona korzysta w formie właśnie jakiejś aplikacji, która by to demonstrowała. I powstała aplikacja, która na podstawie zdjęcia, które na przykład wrzucicie albo dostarczycie link do niego, jest w stanie identyfikować to, co jest na obrazie, rozpoznawać nastroje na twarzach, rozpoznawać tekst, nadawać różne etykiety związane z obrazem. I tak właśnie z prawej strony widzicie przykład, gdzie mamy po prostu znak drogowy, na którym automatycznie zostały nadane takie etykiety jak właśnie sky, niebo, sign, jak znak. Jest rozpoznany tekst, jaki się na tym pojawiał. Także tak to wyglądało. Pod spodem, jeszcze tak od strony technologii, był Go, React, Redis, Google Cloud Platform właśnie związany z API. No i stack taki cloudowy, gdzie jest ta nasza Kyma, Kubernetes i też Docker. I teraz takie krótkie podsumowanie, i tutaj mamy taki jeden, myślę, że dosyć znaczący slajd.
Tak jak do tej pory odbyliśmy te nasze 4 edycje, jeśli chodzi o liczbę stażystów, no to prezentowała się ona następująco, więc zazwyczaj były to zespoły 6, maksymalnie 7-osobowe. I taka jedna statystyka, która myślę, że może fajnie pokazać, jakich starań dokładamy, jeśli chodzi o przygotowanie i wspieranie tego naszego programu stażowego, jest to, że po każdej edycji do tej pory wszyscy studenci otrzymali propozycję dalszej współpracy i co dla mnie jest przynajmniej ważniejsze, wszyscy z niej skorzystali. Więc myślę, że jest to taka statystyka, która może sporo powiedzieć. Tutaj jeszcze muszę dorzucić taki mały disclaimer, taką malutką gwiazdeczkę. Mianowicie w trakcie żadnej z tych edycji nie byliśmy w stanie dawać gwarancji, że to zatrudnienie będzie po stażu i też nie jesteśmy w stanie tego dorzucić tym razem. Z tym, że ja pozostaję optymistą, że będzie dobrze. I teraz linkiem z Wami się już dzieliłem. Wrzucę raz jeszcze ten nasz zestawik. Ponownie takie dwie daty bardzo, bardzo istotne. To jest to, że na CV czekamy do 9 maja i niedługo później, bo 16 i 17 maja będziemy prowadzić właściwe rekrutacje. I teraz czas mamy. Bardzo fajny. Teraz obiecany Kahoot, czyli takie... Może sekundkę mi jeszcze, Michał, daj, zanim przeskoczymy do emocjonującego Kahoota. Tak jak obiecywałem na początku, nagranie z dzisiejszego wykładu w ciągu kilku dni się pokaże też na naszej stronie na GitHubie, więc pamiętajcie, szerujcie też, żeby więcej osób mogło skorzystać. Szczegóły też znajdziecie na naszym Facebooku Hug Your Career. Jak wpiszecie, to łatwo nas znajdziecie. Wszystkie wydarzenia, wszystkie spotkania mają założone wydarzenia, że też łatwo to znaleźć. No i dla tych, którzy postanowią odwiedzić nas w biurze, myślę, że nagroda, która tam będzie też powiązana z Kahootem, związanym z tamtymi wykładami, może być też dla Was bardzo, bardzo interesująca. Może Marku byś zdradził, bo tak myślałem, żeby nawet się tym podzielić na końcu, bo tym będzie bardziej znaczące niż na dzisiejszym wykładzie. No dzisiaj, dobrze, no to zdradzę w takim razie, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić. Duża konferencja, jedna z chyba z największych w Polsce konferencji dla deweloperów DevOx w Krakowie. Będziemy mieć bilety na uczestnictwo online, żeby każdy, kto by chciał, mógł z tego skorzystać. No myślę, że zerknijcie sobie na stronę, zobaczycie. Spora konferencja, jesteśmy tam złotym sponsorem, więc duże firmy tam się pokazują i ciekawe tam, bardzo, bardzo ciekawe tematy można poznać. Ja tak wychwalam, bo byłem kilka razy na DevOxie, także dobrze wspominam. Dobrze, no to teraz ten Kahoot. I tutaj jedna taka prośba, że jeśli będziecie tam używać jakiejś nazwy, to gdybyście mogli użyć takiej, które pozwolą, że tak powiem, zwycięzcę zidentyfikować i dogadać się z nim na Zoomie, to nam potem pomoże, żeby... To ja może zatrzymam też już nagrywanie. Tak. Myślę, że możesz zatrzymać. A ja tymczasem przełączę.